me is like a dream. Be on the Dakar, take part on the Dakar, finish Dakar and won Dakar. Byłem święcie przekonany, że Dakar to starsi panowie, już tacy emeryci rajdowi, którzy sobie wsiadają w te rajdówki i tak sobie po piasku fajnie jadą, oglądają piękne krajobrazy, są w niesamowitych miejscach gdzieś w Afryce. Ale kiedy skończyłem pierwszy Dakar, no zrozumiałem, że to jest inny świat, że to jest prawdziwe piekło, że to jest miejsce, gdzie nie ma zabawy, że nie ma taryfy ulgowej dla nikogo. To jest miejsce, w którym dosłownie walczysz o życie. I ktoś, kto myśli, że Dakar można tak sobie wsiąść w samochód, czy motocykl, czy kłada i przejechać i powiedzieć fajnie było, no to się bardzo myli. Ci wszyscy, którzy byli na Dakarze, no są świadkami tego, mogą no, zaświadczyć, że to jest bardzo trudny rajd. No, nie na darmo nazywany najtrudniejszym rajdem świata, najdłuższym rajdem na świecie, bo co roku, w zależności oczywiście od konfiguracji trasy, to jest kilkanaście tysięcy kilometrów, z czego połowa to odcinki specjalne, gdzie naprawdę jest co robić. To jest bardzo specyficzny rajd. To nie jest rajd, w którym uda się jechać cały czas na 100%, bo musisz wylecieć z drogi, bo musisz zakończyć gdzieś na swojej dziurze. Mówimy, że każdy ma na tym rajdzie kiedyś swoją dziurę i albo jest to joker, którego wykorzystasz i pojedziesz dalej, albo niestety zostaniesz już w tej dziurze. Mi się to zdarzało. Nawet pod koniec rajdu bardzo mocno się połamałem, ale no, to jest doświadczenie. Ludzie, co jest niesamowite, potrafią znieść bardzo wiele i to jest, proszę Państwa, kiedy myślałem często, że to jest niemożliwe, że człowiek jest w stanie wytrzymać czy przeżyć kolejny dzień takiego wysiłku, to mogę śmiało powiedzieć, że nasze możliwości są w zupełnie innym miejscu niż sobie wyobrażamy. Często człowiek przekracza zupełnie swoje możliwości fizyczne czy psychofizyczne, bo psychika też jest ważnym elementem. Bez dobrej psychiki nie ma najmniejszych szans na skończenie tego rajdu, bo człowiek po prostu pęknie, po prostu powie, już mam dość, już nie dam rady. Widuję takie przykłady, bo oczywiście jeżeli jedziemy w czołówce, no to jedziemy w tej grupie, która bardzo szybko jedzie, ale jeżeli masz awarię i czasami coś się dzieje, to możesz poobserwować, jak jedzie ta, powiedzmy, druga dwudziestka, czy już zawodnicy powyżej pięćdziesiątki. Oni potrafią na pustyni stanąć, zjeść kanapki, nie wiem, próbować się czegoś napić, bo nie są w stanie fizycznie wytrzymać ciągłej jazdy od rana do nocy. Także to jest coś, co no, jest trudne nawet do opowiedzenia. Dakar to nie jest miejsce, gdzie my sobie jedziemy, gdzie to jest zwyczajny odcinek specjalny. To jest w zasadzie wszystko, co sobie możemy wyobrazić, na drodze można znaleźć. Od skał, kamieni, przez piach, przez no, wyschnięte, słone jezioro, gdzie jedzie się ogromnymi prędkościami maksymalnymi, rzeki, które czasami prawie się przepływa, na granicy utopienia samochodu. To wszystko jest w Dakar. Jakie cechy charakteru musi mieć kierowca rajdowy, żeby przeżyć to piekło? To jest wiele cech, to nie jest tak. To przede wszystkim myślę, że sportowcy, którzy w długotrwały sposób funkcjonują na odcinku specjalnym, czy jest taka dyscyplina, gdzie trzeba naprawdę nie 15 minut, 20, pół godziny, czy jak ktoś, kto biegnie na setkę 10 sekund, 5 koncentracji. Niestety nasza koncentracja sięga wielu godzin. Wielu godzin na bardzo wysokim poziomie. Ja kiedyś myślałem, że to jest niemożliwe, że nie można się skoncentrować na 5-6 godzin, ale to jest ten element, który myślę jest najtrudniejszy w Dakarze, bo wielu bardzo szybkich zawodników jedzie, jest moment dekoncentracji, albo nie ma kółka, albo samochód dachem dotyka ziemi, czasem boli.
dużej bardzo prędkości dojechałem do skarpy. Wyleciliśmy, uderzyliśmy i jedyne, co było tak naprawdę trudne, to obydwaj straciliśmy oddech. Czyli wiedziałem, że siła uderzenia była duża i coś tam chrupnęło. No, jak na koniec inżynier, który przeglądał później datę z samochodu, w telemetrii powiedział, odrywałeś się od skarpy 58 na godzinę. Moja pozycja, kiedy się coś dzieje, kiedy zaczynam dachować, jest zazwyczaj zawsze podobna, czyli chwytam kierownicę i to jest coś takiego. I niestety łokieć wyłamał żeberko jedno, dwa pękły przy okazji, no i kręgosłup, który się ukruszył w tym dolnej części. Kiedyś złamałem go u góry, teraz chrupnął na dole. Kompresyjnie co prawda, także myślę, że to nie jest bardzo groźne.